Witam tym razem nietypowo, a mianowicie rozpakowywanie radia. Szukałem zestawu głośnomówiącego do samochodu, jednak okazało się, że za podobną cenę można kupić całe radio, więc zdecydowałem się na taki model JVC KD X4342BT. Radyjko niedrogie. Niestety w polskim internecie nie bardzo znalazłem jakąkolwiek recenzję tego radia. Poza kilkoma wpisami na forum oraz wieloma komentarzami w sklepach internetowych, a komentarzom, jak wiadomo, nie do końca można wierzyć. No ale spróbowałem. Co prawda wiele osób poleca kupowanie, nie wiem, na przykład Alpiny czy czegoś takiego, no ale spróbujemy z JVC. Tego nie ma. Więc może będzie ok. Pudełko jakie jest, każdy widzi. Sprzęt wyprodukowano w Indonezji. Ciekawe, nie w Chinach. W takim wyspiarskim kraju. Z funkcji Bluetooth, USB, MP3, WMA FLAC. Equalizer rozbudowany, aczkolwiek to mnie za bardzo nie interesuje. Co tu jeszcze jest? Dwa telefony można podłączyć. Port ładowania 1,5 ampera. Też fajnie. I pewnie milion innych ustawień, to się okaże w trakcie. No więc zobaczymy co w środku. Karta gwarancyjna niewypełniona. Mikrofon zewnętrzny, to też jest ważna rzecz. Podobno przy takich radiach z zestawem, znaczy mogących robić za zestaw głośnomówiący. Pogranicznik obsługi, z tego nie będziemy korzystać. Kabelki, fajnie, dosyć grube. Wyglądają solidnie. Kluczyki do wyciągnięcia radia. Spoko. No, sama jednostka. Chodź tu. A, jeszcze książki. No tak. Pudło na bok. Milion książeczek. Z warunkami gwarancji nie wchodzi na 100. Samo radyjko. Nieduże. No ale bez CD to nie ma po co tam pchać nie wiadomo czego. Widać to, widać. Kieszeń. Chłodzenie. Fajnie. Wtyczka do kabelków. Akurat w aucie mam krótkie kable, to super. Dodatkowe wyjścia, to nas też nie interesuje, bo nie mam, nie korzystam z wzmacniacza. Zobaczmy panel. Będzie widać. Słabe światło, ale mam nadzieję, że widać. O, panel jak panel. Guziki. Tak na razie mało czytelne. Zobaczymy jak to się wszystko podświetli. Panel oczywiście wyciągany. Fajnie chodzi. Dobra. O, tu USB. Już się chowa. Auxin. Z ciekawszych parametrów tego radia. To już mówią. Czy jest tu wypisane? Jest opis kabelków. Ale większych informacji nie ma na pudełku.
Także po samym pudełku nie wiem, czy bym kupił. Tu coś jest? Ręcznik obsługi. No dobra, zajrzymy. Szczelnie ofoliowane. Ustawienia dźwięku. Głośników. Jakieś parametry. Co by można było przeczytać. Nic nie ma. Tyle, co sprzedawcy sobie poopisywali. V, 5A, czyli pewnie jakieś realnego wyjścia 4x20W max. Jak 5A. Aha, dobra. No nic. Bezpiecznik siedzi, dyszka. Robię cięcie, potem zamontuję w aucie i dokręcę resztę, jak to gra. Puść. Radio zamontowane. Już widzę jedną rzecz, która mi się nie do końca podoba, mianowicie to pokrętełko. Wydaje się dosyć delikatne. Nie żeby tam miało LED, ale tak. No nie sprawia wrażenia zbyt takiego solidnego. Same radio jest super. Bardzo ładnie łapie stacje radiowe. Stare moje Hyundaiowskie sobie z tym nie radziło. No za dobrze. Testowałem już rozmowy przez zestaw głośnomówiący. Jest super. Rewelacja, można dzwonić. Oczywiście jest książka telefoniczna wyświetlana. Także tutaj też jest super. Mnóstwo ustawień dźwięku. Głośników, wielkość głośników, pasma. Po prostu equalizer jest tak konfigurowalny, że to no, ja nie ogarniam, to jest dla mnie za dużo, ale jak ktoś lubi się grzebać, to będzie zadowolony. No co, właściwie tyle. Z USB bardzo szybko wyszukuje. Przewijanie takich dłuższych, jak ja słucham głównie audiobooki, no to bardzo szybko. Można przewijać takie dłuższe utwory, z czym sobie moje poprzednie radio w ogóle nie radziło. Ściszę, bo zaraz YouTube mnie zje za muzykę. Co więcej mogę powiedzieć? W cenie 300 jak najbardziej polecam. Gra lepiej niż mój Hyundai. Miałem kiedyś Kenwooda. Też fajnie grało, takiego ze średniej półki, ale już stary model. Ale to jest naprawdę fajny sprzęt. Także być może są radia grające lepiej w tej cenie. No, ale tu mam mikrofon na kabelku. Mam Bluetooth. Mogę dwa telefony podłączyć. Mogę sterować z aplikacji radiem. Także jak dla mnie rewelacja. Dziękuję.